Witam Państwa, Dagmara Siemińska, Rozmowy Kulturalne dla portalu warszawski.pis.pl. Dzisiaj naszym gościem jest reżyser Grzegorz Braun. Witam serdecznie. Chciałabym zapytać na początku, czy w Polsce władza sądownicza, ustawodawcza i wykonawcza to rzeczywiście są takie elementy niezależne, jak mówił Montesquieu już w słynnej definicji o niezawisłości? Rozumiem, że ja jestem pytany o to nie jako teoretyk, tylko jako praktyk. Dokładnie tak. Jako praktyk, który z wymiarem sprawiedliwości, ale także i przedstawicielami innych władz miewał do czynienia. No i praktyka podsuwa mi takie przypuszczenie, że z podziałem władz jest w post-PRL-u zwanym III Rzeczpospolitą słabo. Ja myślę, że wymiar sprawiedliwości to jest ta być może ostatnia rubież, na jaką wycofał się PRL, rubież czy z góry upatrzona pozycja, na jaką PRL się wycofał. W sądach wyższych instancji mamy bowiem sędziów, chyba się nie mylę, wyłącznie z nominacji sprzed 90 roku, nawet jeśli roboczo przyjmiemy, że to w ogóle jest jakaś cezura w dziejach państwa i narodu polskiego. Otóż tam zasiadają sędziowie z nominacji jeszcze jaruzelsko-kiszczakowskich, no bo przecież, żeby w wymiarze sprawiedliwości pracować, no to właśnie za PRL-u trzeba było mieć akceptację tych władz, przede wszystkim policyjnych i wojskowych. No i to się zatem nie zmieniło. Stąd w sentencjach wyroków, których ja słuchałem, pobrzmiewają echa wypowiedzi, może nie wprost, przedstawicieli władz wykonawczych i ustawodawczych, ale z całą pewnością pobrzmiewają w sentencjach tych wyroków echa wypowiedzi czwartej władzy, to jest mediów post-PRL-owskich. I muszę powiedzieć, że ten melanż jest szczególnie paskudny. Wymiar sprawiedliwości posługuje się jako młotem na moherowe czarownice, posługuje się argumentacją wypracowywaną przez centra propagandowe post-PRL-u, no, z Gwiazdą Śmierci z ulicy Czerskiej w Warszawie na czele. I tak oni sobie nawzajem podają piłeczkę. Myślę, że było to też słychać w sentencji wyroku, w uzasadnieniach wyroków wydawanych na Jarosława Marka Rymkiewicza, poetę, o którym film nie tak dawno zrobiłem wraz z koleżankami i kolegami i który to film wszedł do obiegu dzięki Gazecie Polskiej, która go załączyła do jednego z ostatnich numerów na płycie. No to jest taki obrazek, to jest taka soczewka, przez którą myślę sporo widać. Ten obraz sądu był żałosny w tym filmie. On był śmieszny wręcz. Tam była wyraźnie taka niekompetencja tego sądu i argumentacja jakaś taka na siłę wydumana, że no, było to przerażające. No dla takiego człowieka, który nigdy z sądem nie miał nic wspólnego, to obraz sądu wyłania się no, niezbyt przyjemny. No bo większość, chwała Bogu, większość z naszych rodaków nie zna sądów z autopsji i w związku z tym wyobrażają sobie pewnie, co po niektórzy, że to jest jak w amerykańskich filmach, dokładnie tak, że jakaś siedzi biegła stenotypistka i to wszystko w telegraficznym tempie spisuje, co tam w krzyżowym ogniu pytań prokurator i adwokat opowiadają, a tymczasem sądy w Polsce dają spektakl żałosny. To byłoby wszystko śmieszne, gdyby nie to, że na piersiach sędziów i na ścianie
nad nimi wisi orzeł w koronie i to idzie wszystko na konto tego biednego orła. Więc cieszę się z jednej strony jako reżyser, że film Poeta pozwany jest chwilami także i zabawny. To dla filmu dobrze, to bardzo dobrze. Śmiech przez łzy niestety. Jeśli tak, można oglądać tę historię i ona jest nie tylko ponura, no ale ona jest ponura, jeżeli patrzymy na to z perspektywy państwowców. Tak. Bo może przy okazji taki przypis wygłoszę, Poeta pozwany, film Poeta, no to właśnie w tym tytule Jarosław Marek Rymkiewicz, jeden z najwybitniejszych mistrzów słowa polskiego, poeta, profesor filologii, autor wielu tomów i poetyckich, i literaturoznawczych, ale więcej nawet niż literaturoznawczych, bo to są przecież eseje historyczno-literackie, eseje historyczne. Jarosław Marek Rymkiewicz jest zaciekłym rewizjonistą, jeśli idzie o historię Polski. To dla każdego Polaka jest kapitalny punkt odniesienia, żeby własne poglądy ostrzyć i konfrontować je z tym, co wielki poeta, znawca i smakosz polskiej literatury i polskiej historii, co ma na ten temat do powiedzenia. Więc to w tytule filmu Poeta, a pozwany, gdyż Jarosław Marek Rymkiewicz pozwany został przed sąd przez Gwiazdę Śmierci z ulicy Czerskiej, przez spółkę Agora, wydawcę Gazety Wyborczej, utożsamianej całkiem poprawnie z osobą Adama Michnika, stawał przed sądami wszystkich trzech instancji, pozwany za wypowiedzi, w których krytycznie ewaluował rolę Gazety Wyborczej i redaktorów w najnowszej historii Polski. Jarosław Marek Rymkiewicz stwierdził ni mniej, ni więcej, że jest dziedzictwo duchowe komunistycznej partii Polski. Jest ta spuścizna, jest ta retoryka i ten ton w publicystyce Gazety Wyborczej, ten sam ton, który znać można z literatury przedmiotu poświęconej działalności sowieckiej, stalinowskiej agentury w Rzeczypospolitej przed II wojną światową. No to właśnie przecież w Moskwie w 1926 roku Komintern na polecenie politbiura moskiewskiego, Komintern wszczął kampanię oszczerstw, zniesławień Polski i Polaków, i to właśnie politbiuro moskiewskie zdecydowało, że polskich patriotów będzie się nazywać faszystami, że propaganda komunistyczna na całym świecie będzie dobre imię Polski i Polaków deprecjonować i podważać właśnie przez utożsamienie polskich aspiracji niepodległościowych z wrażymi i niskimi i w dalszej perspektywie ostatecznie zbrodniczymi aspiracjami kolektywistycznych systemów kojarzonych raczej z Włochami czy Niemcami przedwojennymi. No więc to, tak to widzi, te tradycje Jarosław Marek Rymkiewicz, tak widzi tradycje na gruncie której wyrosła, ukształtowała się retoryka Gazety Wyborczej, ta pedagogika wstydu i potępienia stosowana wobec Polaków przez ostatnich 20 lat. Pan jest zwolennikiem monarchii. Co pana pociąga w monarchizmie?
no, to dłuższa rozmowa, tak, z nienacka zapytany, nie chciałbym zanudzać na ten temat to najważniejsze referatem. Aspekty, no mogę powiedzieć rzecz, wcale nie ostatnia. Monarchie są tańsze. Monarchia to jest taki system, w którym nie mamy do czynienia z setkami i tysiącami kadencyjnych biurokratów, którzy mają tę życiową szansę, żeby się przez 4 lata nakraść tak, żeby tego skoku na kasę, ustawić tak na resztę życia siebie założyć, rodziny własne, tak, mafijne czasami. Tak, monarchia redukuje koszta. Cała korona brytyjska kosztuje brytyjskiego podatnika niecałego funta, zdaje się, rocznie. To jakieś tam śmieszne pensy. Więc warto. Kiedy ludzie nie mają prawdziwego króla, to i tak za nim tęsknią. Może nawet podświadomie. I w związku z tym wybierają sobie jakichś fałszywych królów sobie obierają. Mianowicie obdarzają zaufaniem, z tęsknoty za państwem, za majestatem państwa, obdarzają zaufaniem jakichś łapserdaków czy oszustów, tak? A to jakiegoś Kwaśniewskiego, a to Jacka Kuronia, niech mu ziemia lekko będzie. Takich ludzi darzą zaufaniem z tęsknoty za autorytetem. No a ponieważ to są takie autorytety, jak się szybko okazuje, no to właśnie mamy do czynienia z frustracją i rozczarowaniem w skali społecznej. Co jeszcze? Jeśli nie wymodlimy sobie prawdziwego monarchy, no to obawiam się, że w tych realiach politycznych, przy tej koniunkturze politycznej i tendencji wewnętrznej, koniunkturze międzynarodowej, no to jeśli państwo polskie w ogóle przetrwa w tych warunkach, w jakiejś fasadowej formule, no to będziemy w tym państwie trzymani za twarz przez jakichś, przepraszam, zwykłych trepów, tak? Przez jakąś huntę, która może nie będzie chodziła w komplecie, w mundurach, może to będzie taka hunta garniturowa, bo przecież dzisiaj mamy z tym do czynienia, prawda? Rządzą nami fasadowo dżentelmeni w garniturach, ale pociągani za sznurki, jak prezydent Bronisław Komorowski, pociągani za sznurki, których końce są uwiązane, gdzieś tam umotane w mrokach ich biografii. I w tych mrokach od czasu do czasu coś tam błyska i widzimy właśnie co? No służby, tak? W wypadku pana Komorowskiego to jest przecież rzecz zupełnie ewidentna, że biografia jego rozkwitła w latach III Rzeczypospolitej, po tym jak jeszcze za starego reżimu został wyselekcjonowany i oceniony przez służby jaruzelsko-kiszczakowskie jako człowiek obiecujący, a zatem taki, który krzywdy nie zrobi, a chętny, żeby zrobić karierę. To przecież mamy zapisane w dokumentach, prawda? Te raporty z rozmów prowadzonych, z tego dialogu operacyjnego prowadzonego z panem Bronisławem Komorowskim jeszcze w latach 80. No i cała reszta tej bandy, prawda? Donald Tusk, Grzegorz Schetyna, prawda? No bardzo w gruncie rzeczy to byłby ciekawy moment, to ogłoszenie się, ukonstytuowanie się tej jakiejś nowej Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego, bo byśmy wtedy może dowiedzieli się, komu tutaj jaka ranga i jaki mundur w związku z tym przysługuje, jakby nam się w telewizorze pokazali, prawda? No ale wracając do monarchii, tak to pięknie definiuje
pan Gabriel Maciejewski, pisarz znany większości pewnie żyjących w internecie jako wybitny bloger Koryllus. Gabriel Maciejewski tak to podsumowuje: jeśli władza nie jest święta, to jest tajna. To jest tajna. I otóż z tym właśnie mamy do czynienia. Demokracja, 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 ale ktoś tym wszystkim przecież musi rządzić. W związku z tym rządzi bezpieka. A jak w wypadku Polski, można to stwierdzenie modyfikować, rządzi konsorcjum służb kilku co najmniej różnych państw, z których obawiam się, żadne państwo z poważnym pakietem w tym konsorcjum nie jest polskie. A zatem tak, jasna sprawa, tęsknię za powrotem króla rzecz, można powiedzieć, wtórna i drugorzędna dla takiego opowiedzenia się, czy ja kiedykolwiek dożyję, bo być może w ogóle Polska już wyczerpała limit cudów na czas swojego istnienia, istnienia świata. Może już nadwyrężyliśmy nieco, nadużyliśmy cierpliwości boskiej i w związku z tym nie wiadomo, czy Pan Bóg kiedyś zdarzy jeszcze taką odmianę fortuny, czy Polska jeszcze kiedyś wróci. Ale nawet gdyby się to zdarzyć nie miało, to sądzę, że powiedzieć sobie: chcę umrzeć, wolałbym umrzeć jako poddany niż jako obywatel, to zdaje się z każdego może uczynić poważniejszego państwowca, tak? Demokracja. Sprawy państwa, byt, mienie, zdrowie, życie obywateli, to nie może być, nie powinno być wydane na łaskę i niełaskę kolektywu, tak, tłumnego, biurokratycznego kolektywu. Bomot, który chętnie powtarza mnie mojego autorstwa, wielbłąd jest to koń zaprojektowany przez komisję. Z żadną miarą nie należy kolektywowi powierzać rozstrzygania spraw ważnych i najważniejszych. Żadną miarą nie wolno gwarantem jakichkolwiek wartości, w tym przede wszystkim tego zestawu wartości, które możemy nazwać wartościami cywilizacyjnymi, tak? Otóż nie możemy tych wartości poddawać wiecznie pod głosowanie. Nie możemy narażać tych wartości na kwestionowanie przez jakiegoś tam pali kota czy pali lisa, prawda? To jest straszne w perspektywie, rujnujące dla państwa i rujnujące i demoralizujące dla narodu jako zbiorowości i dla nas wszystkich, dla każdego z osobna. Więc demokracja to jest po prostu taki przy sprzyjającej koniunkturze międzynarodowej, z którą my nie mamy do czynienia. My Polacy nie mamy luksusu sprzyjającej koniunktury międzynarodowej, ale nawet gdyby on był, no to demokracja jest formą samooszustwa. I jeszcze raz wrócę do pierwszej kwestii, strasznie kosztowną formą samooszustwa. Strasznie kosztowną, a Polacy nie mają pieniędzy na to, żeby być systematycznie okradanymi przez bandę etatystów. Czy zgadza się Pan z takim stwierdzeniem redaktora Wilsteina, który powiedział, że edukacja, ten cały program edukacji, walka z historią, to ma być tylko taki poradnik dla po prostu łatwego życia? Że ta wojna wydana pamięci i świadomości historycznej ma prowadzić do, żeby było nam łatwiej żyć i nie myśleć, uformowania tak ludzi, którym lżej się żyje, bo nie pamiętają, skąd komu nogi wyrastają i co było dawniej niż w zeszłą środę. To cóż, można tak na to spojrzeć. Myślę, że w Polsce jednak bardzo, bardzo wyraźnie trzeba widzieć tragiczne i bliskie tragiczne konsekwencje
takiej polityki antyhistorycznej, tragiczne dla państwa. Tragiczne dla państwa. Polacy są narodem, który tak w ogóle bardzo się interesuje swoją historią. Ja to wiem, bo to zostało zmierzone. Zmierzone także niechwalący się oglądalnością filmów, których byłem autorem bądź współautorem. Te filmy ku mojej radości okazywały się interesujące nie tylko dla wąskiego kręgu u cioci na imieninach, ale bez przesady miliony Polaków zechciały obejrzeć film poświęcony jednej czy drugiej osobie z tych, którzy urządzili nam życie, prawda? Jak Wałek Bolek czy Jaruzelski Wolski. Więc Polacy historią się interesują, a zatem trzeba projektu politycznego, żeby ich od własnej historii odwrócić, tak? Żeby wychować nowe pokolenia ludzi, którzy no właśnie nie będą za wiele wiedzieli o tym, kto jest kim. No bo to, kto jest dzisiaj kim na tej szachownicy, właśnie zdeterminowane zostało przez takie fakty, jak chociażby ten parę minut temu wspomniany z biografii urzędującego prezydenta post-PRL-owskiego. Otóż jeżeli kurs pobieżny i złożony z klisz i stereotypów, niestety bardzo często kurs historii Polski i świata ma się dziecku urywać gdzieś w okolicach I wojny światowej, to znaczy, że takie dziecko ma wyrosnąć na człowieka, który nie będzie umiał rozeznać, co tutaj w trawie piszczy, bo nie będzie w stanie rozpoznać figur i blotek w tej talii znaczonych kart, która jest tutaj nieustannie przetasowywana i rozkładana przed nami na kolejnych etapach, jako właśnie jakiś nowy zestaw mężów i żon opatrznościowych. Z tym, że ja przypuszczam, że akurat z redaktorami renomowanych i poczytnych gazet stołecznych mogę być w sporze co do tego, czy w ogóle historia powinna być nauczana przez państwo, gdyż osobiście nie jestem zwolennikiem projektu inżynierii społecznej, jakim jest przymusowa, państwowa, scentralizowana edukacja. Jestem przeciwnikiem systemu Komisji Edukacji Narodowej. Sądzę, że to jest zakała naszej historii i nie powód do chwały, do dumy, ale raczej straszne memento. Ten etatystyczny, scentralizowany, zbiurokratyzowany system, dzięki któremu władza centralna, niezależnie od tego, czy ona jest polska, ruska, pruska czy austriacka, może lać w młode serca i umysły te treści, które aktualnej władzy odpowiadają. Ja jestem przeciwnikiem państwa w edukacji. Dlaczego? Dlatego, że wierzę w Polaków. Wierzę w to, że jak Polaków nikt nie będzie miał prawa zadaniować z jakiegoś Ministerstwa Edukacji Centralnego, to Polacy już będą dobrze wiedzieli właśnie, co ich interesuje, a zatem czego życzą sobie, by uczono ich dzieci. Tak? Polacy będą to wiedzieli. I trzeba, proszę zauważyć właśnie, że trzeba tego narzędzia, jakim jest scentralizowany system edukacji, żeby uniemożliwić edukowanie dzieci i młodzieży w takim duchu, jaki reprezentuje większość narodu.
trzeba tych programów, tych tam wytycznych, które przychodzą z centrali, bo to jest oczywiście kłamstwo, że nastąpiła dywersyfikacja, prywatyzacja i uwolnienie edukacji. Nie, dalej muszą wszystkie uczelnie są przecież weryfikowane, wyższe uczelnie są weryfikowane przez komisje, w których zasiadają głównie przedstawiciele państwowych uczelni, a więc to jest po prostu nieuczciwa konkurencja. No i wszystkie szkoły, aż do przedszkoli i żłobków, realizują te wytyczne, które tam gdzieś się wylęgły w głowach ludzi takich, jak właśnie chociażby aktualni post-PRL-owscy ministrowie czy ministrzynie od edukacji. Ja po prostu w odróżnieniu od każdego socjalisty, etatysty, których jest też całkiem sporo wśród polskich patriotów, także tych, którzy mają się za opozycyjnie nastawionych, ja wierzę w Polaków. Ja wierzę w to, że Polakom nie trzeba kijem wskazywać drogi do ich szczęścia i nie trzeba im nakazem, systemem nakazowo-rozdzielczym wytyczać drogi w tę przyszłość, którą zechcą sobie wybrać. Ja wierzę w to, że większość Polaków chce wiedzieć, kim są, skąd się wywodzą. To zresztą właśnie w branży filmowej i telewizyjnej to tak można zmierzyć, że przecież każdy program można kupić taniej w pakiecie z zagranicy, można taniej kupić formaty, a jednak Polacy najbardziej lubią słuchać polskich historii opowiadanych w języku polskim. Więc jeszcze Polska na tym odcinku całkiem nie zginęła i zaprawdę nie trzeba kija ani żadnej uzbrojonej we wskaźnik guwernantki, żeby Polacy sobie znaleźli drogę do swojej historii. Ale to jakby miało w praktyce wyglądać, jeżeli nie jak ten to? System, mówię o szkole, jeżeli jest program, jednak nauczyciele przeważnie jednak się stosują do tego nakazu. Są nauczyciele, którzy się wyłamują. Są tacy, to są jednostki. Ale to w takim razie jak można by to zmienić inaczej? No, bo jednak jest jakiś tam podręcznik. Odpowiedzią jest wolność. Mhm. Odpowiedzią jest wolność. Ja wierzę, że Polacy nie w ciemię bici, Polacy nie gęsi, potrafiliby korzystać z wolności, gdyby im ją zwrócono. Tak jak to nawet nie trzeba gdzieś tam w dawnych wiekach szukać krzepiących przykładów. No po prostu dzisiaj widać, że jak się Polakom odkręci trochę śrubę, jak im się odpuści, albo jak sami znajdą się w świecie, w tej części globusa, w której relatywnie więcej jest wolności, a mniej socjalizmu, to dają sobie radę. Mój Boże, przecież nikt nie każe Polakom kultywować swojej tożsamości i interesować się przeszłością i przyszłością Polski tym Polakom, którzy znaleźli się za granicą. A nie ma chyba wątpliwości, że dzisiaj poza pewnymi redutami wolnej informacji i wolnej wymiany myśli, ale także redutami, które zabezpieczają i kultywują polskiego ducha takimi redutami jak, no co, toruńska reduta przede wszystkim w granicach kraju, prawda? Toruńska reduta. Taka ironia losu, że to, proszę bardzo, to tam się zabezpiecza bardziej te wartości, o których wspomniałem, niż w którymkolwiek stołecznym ministerstwie. Poza tymi redutami stadionowymi, tak? Polscy kibice, którzy czczą pamięć polskich bohaterów na stadionach, przypominają imiona pomordowanych przez komunę czerwoną czy brunatną. Więc to są takie reduty w kraju, ale one działają w okrążeniu. Są jacyś
nauczyciele, prawda? Pani powiedziała, że niektórzy się wyłamują. No dobrze, ale to oni, znaczy, uczą o Polsce nie dzięki, tylko wbrew temu systemowi. I to są wszystko właśnie, to jest jakaś partyzantka tutaj w kraju. A gdzie ten duch jest wolny i, że tak powiem, w stanie czystym jeszcze ten polski pierwiastek można obserwować? No oczywiście na emigracji. Oczywiście na emigracji. Na emigracji, gdzie nie sięga władza żadnego ministerstwa od niby kultury, od niby urzędników, od niby literatury i pań i panów od niby historii. Tam, gdzie nie sięga ich władza, tam są Polacy, którzy mówią najpiękniejszą polszczyzną i najlepiej nie tylko znają, ale i spisują historię Polski. Jakaż to jest ironia losu, że jeden Marek Jan Chodakiewicz z Waszyngtonu wykonuje w ciągu parunastu dni swojego pobytu w Polsce, wykonuje, śmiało mogę powiedzieć, robotę, której chyba żadna katedra uniwersytecka, czy może nawet wydział historyczny, nie wykonał w ciągu ostatniej dekady. Tak? Ten urobek takiego historyka jak Marek Chodakiewicz przewyższa wszystko to, co na tych państwowych uczelniach. Ja oczywiście nie deprecjonuję, broń Boże, właśnie znowu mogę wskazać cały legion w kraju pracujących historyków, ale o nich też powiem, że są wolnymi strzelcami, że oni działają nie w ramach tego systemu, tylko no, w najlepszym wypadku obok, poza tym systemem. Prawda? Nie mogą się doczekać profesor, ludzie, którzy na to dawno zasłużyli, jak Sławomir Cęckiewicz, jak Piotr Gontarczyk, prawda? No, bo gdyby oni mieli swoje katedry, no to oni mieliby swoich doktorantów, ci doktoranci mieliby swoich studentów i szybciej można byłoby tę historię Polski odkrywać i pisać, bo ona wymaga napisania na nowo. Ona wymaga napisania na nowo i to nie tylko tych tam ostatnich 100 lat, ale po prostu cały 1000, dlatego że nawet i dzieje pierwszych piastów są zakłamane i za PRL-u, i za Naruszewicza i Lelewela, za czasów, kiedy to właśnie owoce straszne i zatrute Komisji Edukacji Narodowej XVIII-wiecznej dojrzewały. Jakie to były owoce zatrute? No to był właśnie duch sprzeciwu, duch walki z Kościołem katolickim, przede wszystkim Komisja Edukacji Narodowej to było narzędzie, to był młot na katoli w edukacji. To był główny cel i ojcowie tego projektu z piekła rodem, jakim była Komisja Edukacji Narodowej, potem trwająca aż do dziś w różnych wcieleniach, pod różnymi szyldami, oni tego nie ukrywali, że chodzi o odsunięcie klechów przebrzydłych od nauczania młodzieży, prawda? To Hugon Kołłątaj pisał, że co tu Rzym się będzie wtrącał do tego, jak są na przykład duchowni edukowani. Prawda? Zaiste dziwny to był ksiądz, takie skrzyżowanie Życińskiego z Geremkiem, prawda? Hugon Kołłątaj. Niech im ziemia lekko będzie wszystkim trzem, ale tak bym to opisał. Tak bym to... No a wisi ten Hugon Kołłątaj właśnie i w Sejmie Rzeczypospolitej i w tych wszystkich obrazki, takie ma święte obrazki w podręcznikach do historii dla dzieci i młodzieży. I tu obawiam się, byłbym w sporze z różnymi stołecznymi publicystami, którzy chociaż z innej strony, ale także chcą nam zbudować Polskę etatystyczną, prawda? To się tak szumnie, pięknie nazywa Polska Wielki Projekt, prawda? Ja za tym projektem widzę niestety te tradycje etatystyczne, a zatem właśnie pod pretekstem, to ten frazes jest taki, rozdział Kościoła od państwa, świeckie państwo, to jest walka z Kościołem katolickim. Odpowiedź na pytanie, co by było, gdyby nie było tego systemu scentralizowanego warszawskiego, ależ to widzimy, co by było. No właśnie widzimy, jak Polacy zakładają szkoły dla swoich dzieci, tylko że władza ludowa robi wszystko, żeby w tym przeszkodzić. Robi wszystko, żeby w tym przeszkodzić. Także, czy przede wszystkim
nie pozwalając Polakom się materialnie odbudować, ekonomicznie się podnieść. Jak tylko Polak ma jakieś pieniądze, to naprawdę, naprawdę 9 na 10 Polaków wydaje te pieniądze na to, żeby po pierwsze zabezpieczyć swoich bliskich, swoich najdroższych, ukochanych, a po drugie, jak już oni są nakarmieni i bezpieczni, to Polak kupi dziecku jakąś polską książeczkę. I to nie trzeba go do tego kijem zaganiać. Tylko musi mieć najpierw tych 5 groszy w kieszeni, prawda? No ale tu władza ludowa robi wszystko, żeby tych 5 groszy nie było i szykuje się podatek katastralny, prawda? Ostatni skok na kasę tej bandy okrągłostołowej. To są ostatnie pieniądze, jakie mogą nam wyrwać i do tego się przymierzają. To już jest, prawda, ścieżka legislacyjna jest otwarta, ponieważ jest władza monopartii, ponieważ aktualne wcielenie PZPR-u, Platforma Obywatelska, może sobie pozwolić na wszystko właśnie w systemie demokratycznym. Właśnie w systemie demokratycznym może sobie pozwolić na wszystko, więc nam to demokratycznie przegłosują, że zostaniemy obrabowani. I wtedy żadne Ministerstwo Kultury, żadne Ministerstwo Sztuki czy Edukacji Polski nam nie zagwarantuje, bo jej nie będzie.